Okej. Okay. Ale wyżej. Kontakt. Kudy. Jest. Wyżej. Wyżej drygi. Nic. Pas. Okej. Brawo! Sama ja sam! Raz! Prączu do końca! Prączu! Wyjazd! Atak, kończ! Rzucaj! Strzelaj! Strzelaj! Nic! Okej! Czas! 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 Był dla nas bardzo ważny, to było takie podsumowanie obozu. Wydaje mi się, że to był niezły mecz w naszym wykonaniu, szczególnie gdzieś tam ta pierwsza połowa, graliśmy w ataku pozycyjnym, Lechia dobrze się broniła, udało nam się strzelić bramkę ze stałego fragmentu. Myślę, że wynik oczywiście wyniki są ważne, ale oczywiście trzeba spojrzeć na grę i na to, co zrobiliśmy na tym obozie. Wiadomo, nie ma tłumaczenia, że jesteśmy zmęczeni, bo Lechia też jest na obozie, więc tutaj jakby poziom zmęczenia był ten sam, ale wydaje mi się, że analizując ten mecz, sztab szkoleniowy uzna, że była dobra gra, ale musimy jeszcze nad czymś popracować. Może to i dobrze, że teraz przegraliśmy, a później w sezonie zaczniemy wygrywać i jeszcze wiemy co mamy poprawić i tego się trzymajmy. Na pewno będzie to dla nas dobra lekcja, bo mecze wygrane też oczywiście analizujemy, ale gdzieś tam tutaj będzie trzeba się głębiej zagłębić. Fajnie powiedziałem, głębiej zagłębić w to, dlaczego dzisiaj przegraliśmy, bo na pewno pierwszą połowę mieliśmy gdzieś tam mecz pod kontrolą i niepotrzebnie gdzieś stracona ta bramka w końcówce. Druga połowa to też liczne zmiany w naszej drużynie, tak samo w Lechii. Pokora i praca, to musi gdzieś tam nam przyświecać i tym musimy się kierować i już myśleć o tym pierwszym meczu z Miedzią. I jeszcze tylko tak dopowiadając, to nie koniec obozu we Wronkach, bo jeszcze mamy 2 dni, z tego co wiem, ciężkiej pracy przed sobą. Zgadza się, jeszcze nie wracamy z obozu, więc ta praca na pewno będzie jeszcze wykonana. Teraz po meczu też mieliśmy taką jednostkę treningową dodatkową, więc nie mamy się, nie nudzimy się, na pewno zawsze coś sztab szkoleniowy
wymyśli fajnego i żeby się nie nudzić i na pewno wykonaliśmy kawał dobrej roboty, a jeszcze dwa dni przed nami i na pewno jeszcze coś poprawimy, żeby jak najlepiej przygotować się do pierwszego meczu.